Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Manfreda Bulli w ofercie w sklepie znajdują się preparaty pochodzące od René Goikensa, a dokładnie od jego syna Jorego. My te preparaty tam, będąc w Belgii, prezentowaliśmy i z tych grupy całej produktów, tam ich było kilkanaście na filmie, trzy produkty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są to mianowicie, Manfred, możesz pokazać dwa rodzaje kropli, tak? Pokażmy obydwa, o tutaj. Te dwa rodzaje kropli i te tutaj, jak to nazwać? Koral. Koral, takie po prostu to są rodzaj, tutaj widzimy takich mieszanki różnego rodzaju, no i zbóż. Proteinowa. Tak, proteinowe dla hodowców, tak? To może Manfred coś więcej powie o tych produktach. Pokażmy Manfred do kamery bliżej. Te produkty występują w takich małych opakowaniach po 100 ml. Beard Health. Tak, to jest dla zdrowia gołębi. Dawkowanie codziennie razem z SIL. 8 kropel na litr wody, 1 kropla na litr wody. Działanie... I powiedzmy, bo te mają działanie jakie? Bo tutaj dużo ludzi pyta, te zapewniają bakteriobójcze. Zdrowie. Tak. Zakwaszająco-bakteriobójcze. Tak, a te drugie? Do odbudowy i regeneracji po wysiłkach. I na przykład na tym filmiku, jak byliśmy u Goikensa, to widzieliśmy te gołębie, nawet mutki, które były po prostu różowiutkie, pełniutkie, takie fajnie wypakowane, a to było, nie wiem, chyba z 6 tygodni temu. Tak. Natomiast ten korel, tak jak widzimy... Tutaj kolega mówi fajny... korel, to się tak nazywa, to jest Prestati Korel. To jest opakowanie, sekundę jeszcze pokażmy, opakowanie jakiej wielkości? Kilogramowe i cena detaliczna takiego opakowania ile wynosi? 12 zł. 12 zł, a wygląda w środku, tak jak tutaj Manfred pokazywał. To są takie kuleczki. Tak. Zrobione jest to z żółtego sera. Nie tylko, ja tam widzę zboża różnego rodzaju, tak, takie drobne nasiona. Dużo lecytyny i tłuszcz barani. To jest modne na zachodzie, już, znaczy modne, to jest od wielu lat tam ludzie, którzy dobrze lotują, to... No w ofercie filmu Renfrew też mają takie właśnie. Barani. Praktycznie w pierwszym dniu podawania to gołębie bardzo dobrze... I to się podaje samo, tylko czy się dodaje do karmienia? To jest dodatek. W sezonie będę to podawał w czwartek i w piątek, żeby po prostu do jak to się mówi, dotankować gołębie, żeby... To jest energetyczne po prostu. Typowo energetyczny dodatek i skuteczny, bo jak widzimy to, co jest ważne tutaj na etykiecie, zobaczmy tą twarz tego hodowcę, to my znamy, kto jest Leo Heremans. Jeśli Leo reklamuje, to byle czego nie reklamuje, bo nie ulega wątpliwości. I dlatego właśnie takie produkty tutaj mamy. Te produkty, tak jak kolega powiedział, są w cenie 12 zł, to opakowanie kilogramowe, tak? Tak. Czy to jest kilogram, czy trochę więcej? Kilogram. Kilogram. No zobaczmy, tutaj wszystkie są tutaj. Fajne zamknięcie, bo jest po prostu na... Takiego klipa. Tak, można to zamykać, to... Otworzyć, nie zwietrzeje, jeszcze zobaczę, jak to pachnie. No ma posmak tego sera takiego. No zobaczymy. Także zachęcamy wszystkich do zakupu takich produktów, one są skuteczne. Filmy, które nagraliśmy, będąc tam wspólnie z Manfredem u René Goikensa, który to sam używa, a jego syn w tej firmie, w której pracuje, on po prostu ma wiele, wiele informacji o tych produktach i on po prostu nam je prezentował. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot.